wagał. Jest z nami, słuchajcie, już Ania Kowalewska. Tak, słuchajcie, jest z nami gościna, którą bardzo długo znam na Instagramie. Jeszcze osobiście ją nie widziałem. To Ania Kowalewska. Uwaga, bohaterka trzeciej edycji projektu Lady i zawodniczka KSW. Najpiękniejsza bardzo na świecie. Podoba się to połączenie w ogóle, projekt Lady i KSW, jak to... Jakoś tak brzmi bardzo, bardzo właśnie, dziwnie. Ania, powiedz, jak to się stało, że zgłosiłaś się w ogóle do projektu Lady? Czy ty się zgłosiłaś, czy cię znaleźli? O właśnie. Nie, nie, ja się sama zgłosiłam. Ja, jak zaczął w ogóle projekt Lady lecieć w telewizji, ja miałam 16 lat. A teraz mam 20. Ja chciałam już od samego początku się zgłosić, ale mówię, no nikt mnie tam nie weźmie, bo jeszcze nie mam 18 lat. I jak zaczęłam oglądać właśnie reklamy, że już jest casting do trzeciej edycji, a już wtedy miałam 18 lat, to stwierdziłam, że mówię, no zgłoszę się. I w sumie to było tak, że trochę się wahałam, ale z jednej strony mówię, no szłam w ogóle z takim zamiarem, zgłaszając się, że myślałam, że się nie dostanę. Mówię, bo podejrzewałam, że jest bardzo dużo dziewczyn. I stwierdziłam, mówię, ale dobra, mówię, no zaryzykuję, mówię, wyślę zgłoszenie. Wysłałam i na tego samego dnia dostałam odpowiedź. O, to szybko. Że zapraszają mnie na kolejny etap. No i w ogóle nie mogłam w to uwierzyć, no ale w ogóle dla mnie to był taki szok, że dostałam się, mówię, że tak jakby na kolejny etap. No i pojechałam tam na rozmowę. Wiadomo, tam były pytania dość, przeróżne pytania. Mhm. Czym się zajmuję, dlaczego akurat projekt Lady? I akurat no, uważam, że w moim przypadku projekt by na pewno mi pomógł, żeby być bardziej pewniejszą siebie. Okay. I że tą bardziej kobiecość pokazać. A powiedz mi, a naprawdę uważasz, że ten projekt Lady miał wpływ na twoje życie? W ogóle czy w takim sensie, że naprawdę nauczyłaś się tego salvivavi, nauczyłaś się być uśmiechnięta, zachowywać się pewną miejsca, czy to po prostu, czy to jest takie sztuczne, jak ja na przykład oglądam? Czujesz się Lady? Tak, ja od razu, ja się całe życie czuję Lady. A, bardzo dobrze. Ale już tak ogólnie, no, każda z nas idzie do programu po coś. Każda chce się zmienić. Wiadomo, że nie zmieniło to mojego życia o 180 stopni, ale wyniosłam dużo innych lekcji właśnie, jak nie przejmować się krytyką, żeby nie zwracać też na to uwagę, tak? No ja akurat byłam kiedyś taka, że bardzo się przejmowałam, co inni powiedzą. Też czasami teraz tak jest, ale już tak nie, już bardziej tak skupiam się bardziej, co ja chcę, tak? Oczywiście. A nie, żeby kogoś zadowolić. A powiedz mi, czy miałaś oczekiwanie, jakieś oczekiwania, żeby wziąć udział w projekcie Lady, czy po prostu poszłaś tam jakieś na beki? Konkretne, może właśnie chciałaś nauczyć się, nie wiem, akurat jak się je ostrygi, albo nie wiem, coś takiego. Nie, zależało mi na tym właśnie, żeby bardziej być taką pewną siebie i żeby też tą kobiecość, żeby zakładać te sukienki, szpilki. No jednak dla mnie to było, bokserki to jest dla mnie takiej, no dość nietypowe. No ja akurat tak sądziłam wtedy, tak, że trenuję boks, mówię, no to gdzie ja będę chodzić w szpilkach, przecież mi niewygodnie, ale całe życie chodziłam w jakichś najeczkach, w jakichś adidasikach. No i w ogóle dla mnie obcasy to było zupełnie inny, w ogóle inny świat. Chciałam zobaczyć w ogóle, jak to jest. I spodobało ci się to? Uważasz, że to jest fajne? Czy wolałabyś jednak trzymać się tego sportowego stylu bardziej? Uważam, że ten i ten jest fajny. No teraz wiadomo, że... My też lubimy. Teraz bardzo dużo poświęcam czasu na treningi, ale też jak gdzieś wychodzę, to już zwracam uwagę na to, jak się ubiorę, bo kiedyś jak gdzieś szłam, to w ogóle nie zwracałam. Zakładałam jakieś byle jakie ubrania i wychodziłam po prostu. A teraz troszeczkę staram się zwracać uwagę na to, na przykład, żeby no dobrze wyglądać, tak? Jak sobie sukienkę założyć. Okej. Okay. Czy zdarza się, że ciebie poznają na ulicy i na przykład chcą porozmawiać? Jakieś dziewczyny, które mają jakąś przeszłość i na przykład by chciały się zmienić, proszą ciebie o radę albo piszą? Na samym początku, jak odpadłam, to tak, zdarzało się, że w pracy mnie ktoś rozpoznał, ale to taka garstka ludzi. Dużo osób jednak do mnie pisało, nawet matki pisały, że mają problem ze swoimi dziećmi. I właśnie, że też właśnie chciałaby zgłosić swoją córkę, też pytały się o porady właśnie, jeśli chodzi o boks, że właśnie, że zobaczyły mnie i że właśnie, ale trochę się boją wysłać córkę jednak na ten boks. No i ja tak starałam się tłumaczyć, tak, że wszystko jest dla ludzi, tak, małymi krokami, wiadomo, że nie od razu każdy będzie mistrzem świata, jasne, ale małymi krokami wszystko da się zrobić.
No właśnie, pogadajmy o tym boksie, wiesz, bo my z Charlotte, przyznajmy sobie szczerze, ze sportem mamy do czynienia... Dużo, dużo. Tak, bardzo dużo, bardzo dużo i jesteśmy bardzo wysportowane. Tak. Jako zawodniczki sumo głównie, początkujące, początkujące. Ale właśnie, a ty KSW to takie bardzo hardkorowe to już, wiesz, to nie jest taka zwykła, to nie jest zwykły boks, to nie jest zwykłe jakieś kung fu, tylko to już jednak jest taka porządniejsza, za przeproszeniem, napierdalanka. No tak, ja akurat boks trenuję od 9 lat. Już od 9 lat. W listopadzie minie 9 lat. W klubie teraz KSW Crossfight Gym trenuję, ale też boks. Zastanawiałam się. A co na to twój chłopak? O, już od razu chłopak. A co go to obchodzi? Słucham? Co na to twój chłopak? No nie mam, na razie nie mam nikogo. Pamiętaj, cześć, jestem Daniel. No, na razie nikogo nie mam, ale no, jak miałam chłopaka, jak trenowałam, to dla niego to była też taka super zajawka, że, no, że super, że ma dziewczynę, która trenuje, tak? A on też trenował? Wiadomo, ja nigdy... Czy on też trenował? Nie, akurat nigdy nie miałam chłopaka, co coś trenował. Zazwyczaj trafiały mi się takie bardziej, no, z siłowni chłopak, co na siłowni chodzi. Taki, no nie, nigdy jeszcze mi się nie trafił jakiś chłopak, który właśnie trenował albo MMA, albo boks, albo Muay Thai, nic. A czy musiałaś kiedykolwiek stanąć w obronie swojego mężczyzny i komuś przyjebać na ulicy na przykład? Ale to powiem ci, że tak, było tak kiedyś, ale ja wtedy miałam, pamiętam, że to było na Starówce i to było, Jezu, to było bardzo dawno, ja wtedy miałam 14-15 lat chyba. I to pamiętam, że jakaś grupka jakichś chłopaków, właśnie jakichś dziewczyn przyczepiła się do nas i on zamiast stanąć w mojej obronie, ja patrzę, on się schował za mnie. Dla mnie to było takie, mówię, no co jest? Mówię, i tak mówię, no nie, mówię, nic nie powiesz? On, nie, no ja się nie będę bił i w ogóle, no przecież ty trenujesz. Dobrze. No akurat wtedy nie doszło do niczego, aha, tak? No bo ja też się byłam zdenerwowana i w ogóle ta grupka ludzi też się zaczęła śmiać. Ja w ogóle odeszłam, w ogóle nie mówię, tak odeszliśmy wszyscy i ja mówię do niego, co ty zrobiłeś? Przecież powinieneś stanąć w mojej obronie, nawet na cokolwiek zrobić, a on nic, schował się za mnie. To jest super. Ale a czy dzisiaj na przykład byłabyś w stanie, jakby coś się miało na przykład wydarzyć na ulicy, to jesteś gotowa przypierdolić i tam położyć kogoś na łopatki? Powiem wam tak, że nie miałam nigdy sytuacji, że ktoś mnie zaczepiał na ulicy, ale podejrzewam, w sumie sama nie wiem, jakby to było, jakby ktoś mnie zaczepił. Aha. No ogólnie to jest tak, że no wydaje mi się, że no potrafiłabym oddać, tak? Ja oczywiście pierwsza nie zaczynam, tak? Ale no jeśli by była taka sytuacja, że ktoś by na przykład do mnie bardzo, no, załóżmy, no tak skakał albo robił jakieś, wyzywał. Ogólnie mam taką zasadę, że ja pierwsza nigdy nie uderzę. No, jasne, oczywiście. Więc ja czekam na reakcję kogoś. Możemy się powyzywać i to i tamto, ale no już to nie jest dla mnie, no już nie mam 15 lat, że będę się wyzywała z kimś, nie wiem, z drugiego końca ulicy, tak? Bardziej teraz staram się wyjaśniać wszystko na bieżąco, tak? Podchodzę, rozmawiam, czy coś się stało. O, taka negocjatorka. O, dobrze. Powiedz mi, Aniu, mam takie pytanie, powiedz mi, czy... Jesteś osobą, która wspiera środowisko LGBT, która ma w swoim gronie osoby, zna gejów, lesbijki i czy by obroniła kiedyś na ulicy, jakby trzeba było taką osobę? Tak, ja mam w swoim otoczeniu, mam dużo znajomych homoseksualistów i tak, byłabym w stanie, tak, bo dla mnie to jest takie, wiesz, no, żyjemy akurat w takich czasach, że no każdy może wyrażać no to, co lubi, tak? Mm. No ja bardziej jestem takiego zdania, że jeśli ktoś, nie wiem, chce chodzić i trzymać się za rękę, no to czemu nie? No okej, no dobra, no niech to robi, tak? Nie robi nikomu temu krzywdy przecież. Jasne. Przecież jak idę ulicą i widzę, nie wiem, dwie dziewczyny całujące się albo dwóch chłopaków, no to jednak no mi to nie przeszkadza. No a czemu ma mi to przeszkadzać? Skąd wiem, że załóżmy za 2 miesiące to ja tak nie będę, załóżmy, stała, nie wiem, ze swoim chłopakiem i no... Nie jestem tego w stanie przewidzieć, więc jestem tolerancyjna. Powiedz mi, czy dużo dziewczyn w ogóle trenuje KSW? I powiedz, czym to się różni od zwykłego sportu, znaczy zwykłego takiego boksu, te KSW? Ogólnie KSW to jest federacja, a mój klub się nazywa KSW. Mhm. A jeśli KSW się zajmuje MMA. A, więc... czy ty taką MMA... Nie, właśnie ona mówi, że nie. A, to czyli, że... Ja trenuję boks. Ja trenuję tylko w klubie KSW, ale ja osobiście od 9 lat trenuję boks.
To czyli nie będziesz się biła z tą taką, jak ona się nazywa, ta Linkmaster, czy tam ta... Linkiewicz, Marta. No? Nie, a poza tym no nie będę się też biła, a poza tym no jestem też za mało popularna. No poczekaj, dzięki naszemu właśnie, programowi... my tu pomożemy, kurwa. My ci pomożemy, zobaczysz. Dzięki naszemu programowi byś taka słynna, że jeszcze przyjdziesz na bingo, to w ogóle zobaczysz. Byś się napierdalała z Godleską. Oczywiście, a my będziemy stać z boku i masować ci na przerwie plecy, wiesz, mój. Dobrze, dobrze, idziesz dalej. Powiedz mi, a czy... Dobra, trzymam za słowo. Co byś miała do przekazania dziewczynom, które by chciały uprawiać taki sport jak ty? Ale się wahają, albo nie wiedzą na przykład. Dlaczego warto? No, na pewno warto, powiem wam, że pewność siebie. Budujesz tą pewność siebie, że jednak z takiej... Ja też byłam taka cicha, nic się nie odzywałam. W szkole mało osób wiedziało, że trenuję boks. Bo ja jednak w szkole byłam taka cicha, dopiero potem troszkę się rozbrykałam. Ale na pewno to kształtuje charakter. Pewność siebie. I no jednak jak mi ktoś się załóżmy powie, że no jesteś załóżmy nic nie warta, ale ja wiem o tym, że jestem coś warta, tak? To jest takie bardziej, no nie wiem jak to wytłumaczyć, to chodzi mi bardziej, że trenując właśnie sztuki walki skupiasz na sobie większą uwagę. Załóżmy jesteś na ringu, to jesteś tylko ty i twoja przeciwniczka ważna, tak? To jest, kształtuje charakter na tyle, że... przepraszam, to mój pies. Nie szkodzi. Potrafiłabym... no pewność siebie, no nie wiem jak to wytłumaczyć. No na pewno jak ktoś się waha, to bym powiedziała, no idź spróbuj, no nic to nie szkodzi. Idziesz na pierwszy trening, nie podoba ci się, okej. Ale jeśli spodoba ci się, to warto to kontynuować. Może nie zawodowo, ale po prostu tak rekreacyjnie. Właśnie, bo u ciebie to już jest, czy to już jest zawodowy u ciebie sport? Jeszcze nie. Mam plan za 2-3 lata, żeby już tak na zawodowy ring wejść. Okay. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No na razie mam walki amatorskie. Aha. No i z trenerem wszystko mamy tak poukładane, że żeby było dobrze. Jest plan, jest plan. Ja to bardzo lubię, bo plan to jest moje życie, także ja to bardzo rozumiem. Tak. Tak, mamy z trenerem wszystko tak jakby stopień po stopniu już uzgodnione. Ania, bardzo ci dziękujemy za to, że się zgodziłaś z tym porozmawiać. Tak, tak. Mamy nadzieję, że zaraziłaś nas lady. Też będziemy takie lady. A czy my jesteśmy, no mi się wydaje. No tak. Powiedz mi takie szybkie motto. Ale czasami bekamy też. Tak. Powiedz szybkie motto dla dziewczyn, dla kobiet, dla osób ze społeczeństwa LGBT, jak warto być sobą i czy warto spełniać swoje marzenia? Takie jakieś szybkie słowa. Do dziewczyn, które szukają swojego celu, taką jakąś radę, bo ty osiągnęłaś swój cel, prawda? Tak. To doradź, jak to zrobić innym. Jak znaleźć sobie siłę na to? No moim zdaniem to jest takie nieważne, ile razy upadłaś, ale zawsze się podnosisz i zawsze się podnosisz silniejsza. Ja, uwierzcie mi, że ja sporo walk przegrałam i do dziś dnia no, trenuję, nie poddałam się, więc jeśli, nieważne ile razy upadłaś, nieważne ile razy się poddałaś, ale ważne, żeby właśnie wstać z podniesioną głową i iść cały czas do przodu. Bardzo dobre przesłanie, bardzo mi się podoba, super. Aniu, strasznie ci dziękujemy za poświęcony czas i za to, że byłaś dzisiaj z nami. Też. Było trudno na początku technicznie, ale dałyśmy radę, jest, to jest najważniejsze. Widzimy się na bingo w sobotę. Tak, widzimy się. Papa, machamy, trzymaj się. Trzymaj się, Aniu, dziękujemy bardzo, buziaczki. Dzięki, papa.